Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Naszym gościem jest Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, po raz drugi. Witam, witamy państwa. Witam. Panie prezydencie, mówię o Parku Śląskim, bo tak może najpierw zapytam, co pan sądzi o tej akcji rekwirowania, czy oddawania do depozytu, jak mówi marszałek, laptopów, komórek, prezesów. No akurat muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo to są takie metody trochę chyba zmienionej epoki i nie wiem, czemu to miało służyć, ale no tak jak powiedziałem, to by trzeba było zapytać tych ludzi, którzy to robili, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Pan marszałek mówi tak, że mamy, czy mieliśmy pewne informacje dotyczące funkcjonowania tych spółek. No, niewiele wyjaśniając ponad to, no brzmi to trochę jak oskarżenie pod adresem Anety Moczkowskiej. Pańskiej współpracowniczki, można tak chyba to ująć. Wie pan co, no nie sądzę, bo ja oczywiście nie znam wewnętrznych spraw w parku, ale można człowieka oceniać po efektach, a te efekty, te owoce pracy pani Moczkowskiej w parku są ewidentne. Podpisanie umowy na ponad 200 milionów złotych dofinansowania dotacji z Komisji Europejskiej, z pieniędzy europejskich. To jest 260. 260. No to są gigantyczne pieniądze, które mogą ten park rzeczywiście odmienić w sposób niewyobrażalny. A wiem to na pewno, nie była to zasługa tych, którzy mieli parcie na szkło i się pokazywali w trakcie podpisywania umowy, tylko właśnie pani Moczkowskiej i pani z Urzędu Marszałkowskiego. To one negocjowały bardzo trudną umowę, bardzo skomplikowaną. No tak, bo to pierwszy raz w Polsce w ogóle wykorzystano te pieniądze wracające jakby do województwa. Tak? Dokładnie tak. I po takich faktach ja mogę oceniać kogoś, kto zarządza parkiem, natomiast nie wiem o innych rzeczach. Natomiast czy Aneta Moczkowska będzie kolejnym wiceprezydentem Tychów? To zobaczymy. Marszałek podczas poniedziałkowej naszej rozmowy powiedział, że pan podobno tuż po pierwszej sesji sejmiku sam ogłosił, że zabiera prezes Moczkowską do Tychów z Parku Śląskiego. To jest osoba bardzo kreatywna i to nie tylko przecież pracowaliśmy już, Aneta Moczkowska była sekretarzem w mieście i dała się poznać z bardzo dobrej strony. I grzechem byłoby nie wykorzystać takiego potencjału, który w niej drzemie. I myślę, że jakieś miejsce w tym. Zrezygnowała z funkcji prezesa parku przed paroma dniami? Tak, no myślę, że to wejście, o którym pan mówił na początku, nie wróżyło dobrze dalszej współpracy i z tego co wiem, no zdecydowała się zrezygnować, a ja myślę, że to jest tak duży potencjał drzemie w tej osobie, że będę chciał to wykorzystać. Teraz Metropolia, panie prezydencie, czy dzisiaj w ogóle to jest pan najważniejszym prezydentem w GZM, także gratulacje. Bardzo dziękuję, ale ja bym panie redaktorze nie przeceniał tego, przecież proszę rzucić okiem na statut GZM-u. Przewodniczący Wolnego Zgromadzenia tak naprawdę odpowiada za organizację zgromadzenia. Oczywiście tam są inne również funkcje, ale tak jak mówię, no Marcin Krupa bardzo dobrze prowadził Wolne Zgromadzenie. Postanowiliśmy w związku z tym, że jest 5 podregionów w metropolii, a 4 miejsca w prezydium, że będziemy to robić rotacyjnie. Prowadził to Marcin bardzo dobrze. Ja mam nadzieję teraz przez rok, że podobnie mój następca będzie się wypowiadał o mojej pracy i obejmie ktoś, nie wiem, Bytom, Sosnowiec albo Gliwice. Ja wypadnę z tej czwórki, wróci Marcin. Uważa pan, panie prezydencie, że jednak mimo wszystko politycznie lepiej byłoby, gdyby na tym stanowisku, gdyby szefem zgromadzenia był prezydent Katowic? Myślę, że nie. No Marcin był i jak gdyby politycznie tutaj znowu. Ja myślę, że najważniejszy jest zarząd oczywiście i zgromadzenie kierowane przez przewodniczącego powinno wytyczać kierunki pracy metropolii i pewnie będę się starał jakoś tam wpływać na to, co się dzieje w metropolii, co ma zarząd robić. Mówiąc ogólnie, no trochę mniej listów intencyjnych, mniej dronów, a trochę więcej takiej pragmatyki, która boli wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Mniej dronów, przewodniczący Karolczak, to jak oczko w głowie. Tak, i bardzo dobrze, ale drony powinny być też, a nie tylko. Trzeba dokończyć rewolucję komunikacyjną. To też nie będzie proste zadanie. Ona się zaczęła się dobrze, bo wprowadziliśmy wspólny bilet. Teraz musimy wprowadzić taryfę wspólną z koleją, to jest następny krok. Trzeba przejąć Zakład Transportu Metropolitalnego, trzeba go zorganizować od nowa. A więc zadań jest bardzo dużo, a są zadania, których jeszcze nie tknęliśmy, a nas strasznie bolą. Myślę tutaj na przykład o gospodarce odpadami.
ten stary GZM jeszcze próbował przez lata. Jakiś tam dorobek pracy wielu ludzi jest, trzeba do tego wrócić, bo dzisiaj za chwilę temat jeszcze jest tak jakoś tam skrywany, ale jestem pewien, że w znakomitej części metropolii nastąpi fala podwyżek cen za odpady. I jeżeli nie zrobimy jakiegoś wyraźnego ruchu, a kto to ma zrobić, same Tychy tego nie zrobią, same Katowice też nie, ani Gliwice, natomiast jako metropolia musimy ten problem wziąć byka za rogi i tak jak to zrobił Szczecin, zrobiły inne miasta, Poznań, Warszawa, musimy zacząć poważnie myśleć, co dalej z odpadami, bo za chwilę te odpady nas tutaj zawalą. Chińczycy przestali odbierać surowce wtórne, plastik, makulatury i wszyscy się dzisiaj dławimy. Kiedyś nam płacono za RDF, czyli to paliwo alternatywne, które się właśnie robi z plastiku, z papieru. Płacono nam za to. Dzisiaj to my płacimy 100 zł, żeby ktoś chciał spalić paliwo o kaloryczności 21 tysięcy kilojuli, bo takie produkujemy, czyli tak naprawdę to jest tyle samo kalorii ma to nasze paliwo, co węgiel z piasta, czy z ziemowita. I jeszcze my 100 zł płacimy za to, żeby ktoś to spalił, więc to tylko pokazuje, że można również na tym robić biznes. A w tej chwili jest to dla nas gigantyczne obciążenie, gigantyczny problem. Plus oczywiście opłata marszałkowska, która rośnie w sposób niewiarygodny. Panie prezydencie, to jeszcze tylko kończąc wątek stanowiska przewodniczącego zgromadzenia. Były takie plotki, że to prezydenci, to wy właściwie sami pomogliście Marcinowi Krupie w rezygnacji z tego stanowiska. Ile w tym prawdy? Wie pan co, z Marcinem mamy bardzo dobre relacje. Zresztą spotykamy się czasami ostatnio właśnie na meczu hokeja GKS Tychy, GKS Katowice. Notabene my wygraliśmy. W jednym sektorze? W jednej loży VIP? Siedzieliśmy obok siebie. Najpierw był mecz piłkarski, gdzie Tychy wygrały 4-0, a później Marcin przyjechał na hokej. No może ta jego obecność zmobilizowała hokeistów, bo wygrali w dogrywce z nami, więc w sumie po jednym zwycięstwie, ale ze wskazaniem na nas, bo tam przegraliśmy tylko po dogrywce. Ale mówiąc zupełnie poważnie, to jest też świetna okazja, półtorej godziny, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w metropolii i tu nie było żadnego zaskoczenia. Tak jak powiedziałem, relacje mam bardzo dobre i ja Marcinowi powiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. I to był nasz wspólny pomysł, żeby zrobić taką rotacyjną. A skąd się brały w takim razie te pomruki, że prezydentowi Krupie nie zawsze blisko jest, czy nie zawsze po drodze jest za decyzjami większości zgromadzenia GZN? Myślę, że sytuacja wyniknęła z posiedzenia KZK GOP. No ja nie jestem członkiem KZK GOP, Tychy nie są. I tam była kwestia likwidacji KZK, sposobu likwidacji i tam doszło do jakiejś różnicy zdania, ale to nie był powód, żeby zmieniać przewodniczącego walnego zgromadzenia, absolutnie nie. W jaki sposób to komplikowało, czy mogło skomplikować, bo ostatecznie udało się przeprowadzić cały proces. No Marcin miał inne zdanie, każdy ma prawo mieć. Na szczęście obowiązuje demokracja i głosowanie wyszło jak gdyby pomyśli zgodnie z tą ideą, którą metropolia wdraża, jeżeli chodzi o komunikację, ale no jakiś tam zgód pewnie między kolegami powstał. Ja nie brałem w tym udziału, więc nie chciałbym szczegółów. A propos KZK GOP-u, pan nie żałuje już, że zdecydował się na mariaż z KZK? No nie, oczywiście nie, dlatego że, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy dobrą robotę w metropolii, jeżeli chodzi o zmiany w komunikacji. Trochę mnie niepokoi ta decyzja walnego zgromadzenia o niepodniesieniu stawki za komunikację. Przecież, no nie niepokoi, ale czy pan z tego coś rozumie w ogóle? To może tak powinienem zapytać. Ja mam z tego tak, sporu o składki. No nie bez kozery, w Tychach mieszkańcy oceniają bardzo wysoko komunikację, ale my na tą komunikację płacimy zdecydowanie więcej niż inne miasta, relatywnie więcej niż inne miasta w metropolii. I dlatego mówię, że się niepokoję, bo wiem, że żeby dobrze zorganizować transport, żeby on był przyjazny dla mieszkańców, no to on musi kosztować. No nie ma cudów, a poza tym żyjemy w określonym otoczeniu, gdzie dzisiaj ceny rosną bardzo gwałtownie, brakuje kierowców, musimy podnosić płace, więc te koszty rosną. I powiedzenie, no nie dajemy więcej pieniędzy na komunikację, jest takie trochę irracjonalne. No to może trzeba pierwszego odważnego przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii, który powie, przemówi do rozsądku prezydentum, przekona, że na komunikację publiczną trzeba po prostu dawać więcej, zamiast, nie wiem, no, budować stadiony w każdym mieście. No może nie zamiast, bo jest miejsce i na stadiony, jest i miejsce na komunikację, tylko że na te stadiony trzeba czymś dojechać i właśnie musi być dobra komunikacja, a więc na pewno tak. I ja to powiedziałem już w trakcie walnego zgromadzenia. Bo nawet po tych podwyżkach to będzie, to jest taki budżet na przetrwanie, mam wrażenie. Tak, ja właśnie użyłem takiego argumentu, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądają nakłady na komunikację publiczną w innych aglomeracjach, w innych metropoliach i no jesteśmy jako Śląsk na szarym końcu.
i coś z tym trzeba zrobić. Ale... A mamy poczucie czy oczekiwania, że to po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki będzie działać najlepiej w Polsce. Bo to się, wie pan, bierze z tego, że nie chciałem tu personalizować tego, ale no, część prezydentów ma również przedsiębiorstwa komunikacyjne, tak jak na przykład w Tychach też jest PKM, jest TLT, czyli trolejbusy i autobusy. I my mamy ogląd również z drugiej strony. Dlaczego te koszty rosną? Bo to są nasze przedsiębiorstwa, więc musimy być zainteresowani, musimy wiedzieć, co się dzieje, że PKM podnosi stawkę za wozokilometr. Nie mając takiego przedsiębiorstwa, będąc tylko elementem organizacji, która organizuje transport, nie znając tych problemów, no zawsze można powiedzieć za dużo, kurczę, chciałbym, żeby kosztowało taniej. No wszyscy chcielibyśmy, żeby kosztowało taniej. I być może nie mają tej wiedzy, skąd się biorą te wzrosty. Część prezydentów mówi, że właśnie dokładnie tymi słowy się posługuje, że no nie wiedzą, z czego wynika podwyżka tych składek. Finalnie się na ten skład, na podwyżkę nie zgodzono. Inni twierdzą, że dostali wyliczenia już po przygotowaniu budżetu. No co tam się po prostu wyprawia? Ja myślę, że tutaj nie dramatyzowałbym tak. Argument jest bardzo racjonalny, ten, że oddaliśmy budżety, złożyliśmy do Rio, jakoś tam już dopięte. I teraz zmiana częstokroć polegająca na tym, że trzeba dodatkowo kilka milionów złotych wygospodarować, no jest dość kłopotliwa, bo coś trzeba wyrzucić. Ale to było wiadome też od czerwca, panie prezydencie, prawda? No założono też wzrost sprzedaży biletów, który nie nastąpił, no to trochę wirtualnie. No to jest trochę, powiedziałbym, inaczej. W dużym mieście zdecydowanie łatwiej jest tego typu korektę zrobić w budżecie, bo jeżeli my dzisiaj po stronie wydatków operujemy kwotą ponad miliarda złotych, no to 2-5 milionów złotych to nie jest aż taki problem, jak znalezienie 200 tysięcy złotych w malutkim Kobiurze czy w jakiejś innej małej gminie. I ja myślę, że trzeba tych ludzi zrozumieć i zresztą takie jasne deklaracje padały, że w ciągu roku jesteśmy w stanie ten budżet zwiększyć, bo zawsze się pojawiają jakieś rezerwy, jakaś inwestycja z przyczyn obiektywnych nam wypadnie, więc te pieniądze się znajdą, czyli i w tym one roku, będą. Ale w tym, czyli co, w tym roku zostanie tak, jak właściwie to było, tak? Trochę rozgrzebane na ostatnim zgromadzeniu. Na razie nie dostaliśmy jeszcze jasnej wizji, jak ma wyglądać ta komunikacja po rewolucji, bo tak jak pani Magda Gessler robi rewolucję kuchenną, my na Śląsku musimy zrobić rewolucję komunikacji publicznej. A nie wiadomo, czy starczy pieniędzy na tę rewolucję, na start tej rewolucji, to jest w ogóle, to przypomina mi się stary GZM w najlepszych czasach. No, ale to jest jedyna szansa, panie redaktorze, no bo jeżeli teraz tego nie zrobimy, no to kiedy? To znowu będziemy jak gdyby kontynuować tą myśl, którą realizował KZK GOP, a ja bym nie chciał, żeby tak było, nie po to wstępujemy do metropolii, nie po to oddajemy naszą organizację, nasze autobusy, nasze trolejbusy do organizacji, która miała działać gorzej niż działało to w Tychach. No ja sobie na to nie pozwolę. W dodatku Marek Kopel, szef ZTM, który miał za ten transport odpowiadać, właśnie podziękował za współpracę. Pytanie, czy to dobrze, czy nie, bo był też wiceszefem KZK GOP przez lata. No ja byłem orędownikiem zatrudnienia Marka na tym stanowisku, bo jestem przekonany, że poradziłby sobie z tą rewolucją. A miałby rozliczać trochę KZK GOP, jako dawny były szef KZK GOP? Nie, co tam, chyba nie chodzi wiceszef? O jakieś rozliczania, bo to są sprawy czysto techniczne, księgowe. Niektórzy prezydenci do tego nawołują też, sprawdźmy, co tam było w tym KZK GOP-ie. No nie wiem, ja nie byłem w KZK GOP, więc nie chciałbym tu zabierać głosu, ale znam Marka Kopla już tyle lat i wiem, że to jest człowiek bardzo odpowiedzialny i to doświadczenie, którego nabył w KZK, pomogłoby mu inaczej, lepiej zorganizować ten transport. No, takie mam przekonanie i tak to zostało postanowione. Marek się na to zgodził. Nie znam przyczyn jego decyzji, ale osobiście no, bardzo żałuję. Na koniec jeszcze krótko, panie prezydencie. Pan jako nowy przewodniczący zgromadzenia, jedna z pierwszych pańskich deklaracji, zmieńmy w końcu nazwę metropolii. To na jaką? A wie pan co, no bo nie można chować głowy w piasek i jeżeli powszechna jest opinia, że ta nazwa GZM jest po prostu zła, niedobra, nie jest... Tak, przyznam się panu z poczuciem winy, że nawet ja się trochę do niej przyzwyczaiłem. No trochę, no wiadomo, jak w starym radzieckim dowcipie, co jest najlepsze na wszy i pchły. Polubić. No i też tak tą nazwę GZM polubiliśmy, ale ona nie jest dobra. I ja myślę, że jeszcze chyba nie jest za późno, żeby taką, ale naprawdę merytoryczną, konkretną dyskusję odbyć.
Ale pan wie, że nikogo w metropolii nie pogodzi ani nazwa Silezja, ani Katowice, czy metropolia katowicka, jakie są alternatywy? Ale jeszcze raz powtarzam, te 19 lat pracy na stanowisku prezydenta nauczyło mnie jednej rzeczy, że żadna decyzja nie zadowoli wszystkich. I tak samo będzie z nazwą, tak samo będzie z siedzibą czyli metropolii. Będzie... siedziba metropolii gdzieś konkretnie? No, kilka propozycji padało w ciągu tego roku, przecież niedługo będziemy mieli roczek. Poza Katowicami rozumiem, tak? Na przykład. Przecież zgłaszał Chorzów, jakiś tam obiekt, już teraz nie pamiętam, zgłaszały się Mianowice. Ustawowo Katowice mają być siedzibą, no jak to pogodzić? To można zmienić, to można, ktoś nawet zaproponował już na ostatnim walnym, można mieć siedzibę w Katowicach, ale urząd gdzieś tam. Ja nie mówię, bo w Katowicach też są propozycje bardzo ciekawe, już nie mówię nawet o muzeum, o siedzibie w muzeum, bo tam wiadomo są problemy parkingowe, ale są inne propozycje. No to trzeba wszystko rozstrzygnąć. Ma za chwilę, tak jak powiedziałem, będzie rocznica i będziecie nas państwo, nasi mieszkańcy i wy dziennikarze rozliczać z tego, co się przez rok stało. I myślę, że to jest taki fajny okres, że trzeba pozamykać te temat. No to tak jeszcze jedno słowo, dosłownie na koniec. Ten rok, który już zbliża się ku końcowi, pierwszy rok metropolii, to tak jaką ocenę by pan wystawił jej władzom? 1 do 6. Ja jestem jeszcze stary rocznik, więc 2-5. U mnie było od 1, tak, od 2 do 5. No to jest trudne pytanie, bo są plusy, minusy. Bardzo dobrze, dostatecznie. No nie, powiedziałbym dobry minus, bo tak jak powiedziałem, ja jestem pragmatykiem i wolałbym więcej rozwiązywania konkretnych problemów, które nurtują poszczególnych członków metropolii, tych 41 włodarzy miast, a takiej dyskusji merytorycznej jest trochę za mało. Na razie, tak jak powiedziałem, sporo listów intencyjnych i słusznie, i dobrze, bo musimy też zajmować się dronami, ja nie mam nic przeciwko temu, czy rowerami elektrycznymi. Ale, tak jak powiedziałem, odłogiem leżą odpady, a to jest problem bardzo kosztowny, bardzo istotny dla nas wszystkich. Kiedyś odbyłem rozmowę z szefem NFZ-u, on też chciałby mieć po drugiej stronie jednego partnera w postaci kogoś z metropolii, kto reprezentowałby nasze interesy w rozmowach z NFZ-em. To już wiemy, czym zajmie się nowy przewodniczący zgromadzenia w takim razie, w którą stronę będzie przez ten najbliższy rok zmierzał. Mamy pewne pomysły, kogo wytypować do takich kontaktów z NFZ-em, bo to są bardzo ważne sprawy, bo szpitalnictwo też jest niestety dzisiaj w sytuacji, no może krytycznej, to za mocno powiedziane, ale w trudnej, w związku też z podwyżkami pensji lekarzy, pielęgniarek, jest prądu. Presja płacowa, prądu. Jest problemów tysiące do rozwiązania. Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.